Dzień dobry! Witajcie serdecznie w specjalnym wydaniu programu Gram TV. Dzisiaj wyjątkowa okazja do świętowania. Mamy setny odcinek. Z tej okazji przygotowaliśmy część artystyczną, a potem mały poczęstunek. A tak na serio, mamy wyjątkowy, specjalny konkurs. Dzisiaj do wygrania 100 gier. Dzisiaj zobaczycie świat afrykańskich gangów w grze Far Cry 2. Dokąd zmierza seria Need for Speed? Tego dowiecie się z recenzji Undercover. A na deser Banjo i Kazooie Nuts and Bolts. Platformówka czy wyścigi? Oto jest pytanie. Setny odcinek Gram TV zaczynamy od szarej rzeczywistości każdego gracza. W internecie można znaleźć ranking najczęściej ściąganych gier przez piratów internetowych. Co ciekawe, na pierwszym miejscu znalazł się tytuł, który miał podobno najbardziej zaawansowane i najbardziej skomplikowane i najbardziej nowoczesne zabezpieczenia, czyli Spore. Na drugim miejscu też gra EA The Sims, na trzecim Assassin's Creed, na czwartym znajduje się Crysis, na piątym Command & Conquer, a na ósmym ciekawostka gra, która była przed premierą w internecie 3 tygodnie była przed premierą, czyli oczywiście Fallout 3. Dawn of War, znakomita strategia czasu rzeczywistego z 2004 roku, osadzona w świecie Warhammera 40 tysięcy, doczekała się 3 dodatków. Czwartego nie będzie, a to dlatego, że w marcu ukaże się pełnoprawna kontynuacja tej gry Dawn of War 2. Futurystyczny, mroczny świat i krwawa międzygalaktyczna wojna, którą toczy kilkanaście armii. To esencja i definicja tego tytułu. Kto walczy przeciwko komu, nie ma to znaczenia. W Dawn of War 2 będziemy kierować małymi oddziałami złożonymi z kilku żołnierzy. Każdy z nich będzie miał żonę, dzieci, może psa. Wszystko po to, żebyśmy bardziej mogli zidentyfikować się z naszymi bohaterami. Tym razem będziemy mogli poprowadzić do boju hordy barbarzyńskich dzikich orków, a także przypakowanych facetów z oddziału Space Marines, którzy wyglądają tak samo jak postacie z Gears of War czy Unreal Tournament 3. Tylko, że są mniejsze. Z bliska tak wyglądają. Całość prezentuje się przeatrakcyjnie, jak sami widzicie, wszystko za sprawą silnika graficznego, który został użyty w grze Company of Heroes. Będzie hit? No raczej. The My God to najnowsza gra twórców Supreme Commander, która ma być połączeniem strategii i gry fabularnej. Wcielamy się w niej w tytułowego półboga, przy czym do wyboru mamy aż 2 klasy tych półbogów. Jeśli wybierzemy asasyna, The My God będzie przypominać grę akcji z elementami RPG. Z kolei jeśli zdecydujemy się na generała, to gra będzie przypominała strategię. Warto też dodać, że The My God korzysta z dobrodziejstw silnika graficznego Supreme Commander. Nastawiona jest na rozgrywkę sieciową i ukaże się na pecety prawdopodobnie w lutym. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce była pewna bardzo popularna trylogia. Władca Pierścieni. I była ona tak popularna, że powstawały liczne gry komputerowe bazujące na jej popularności. Wszystkie były niezłe, ale żadna nie wybiła się ponad przeciętność. Ale twórcy nie poddają się i postanowili po raz kolejny podejść do tematu, tworząc kolejną grę a propos tej trylogii. Mam na myśli Lord of the Rings Conquest, czyli Władca Pierścieni Podbój. To gra autorów Star Wars Battlefront. Już ten sam fakt powinien dać wam do zrozumienia mniej więcej z jaką grą będziemy mieć do czynienia. Mamy tu wielkie pole bitwy, na którym ścierają się wszelkie strony, siły, frakcje i gatunki. My wcielamy się jednak w bohatera walczącego solo. Możemy być na przykład człowiekiem, elfem, krasnoludem czy hobbitem. Ewentualnie stanąć po ciemnej stronie mocy. Nie ta trylogia, wiem. Czyli być na przykład orkiem albo olifantem. Jednostkami sterowanymi przez Saurana oczywiście. Lords of the Ring Conquest ma jedną niepowtarzalną i niepodważalną zaletę. To jest wsparcie genialnej książki, no i zaplecze w postaci rewelacyjnego filmu. Reszta jest wielką niewiadomą. Jak się w to gra? Powiemy wam w jednym z najbliższych odcinków Gram TV. Jeden z największych świrów w branży gier, Hideo Kojima, autor serii Metal Gear Solid, wypuścił do sieci mini-teaser. Zagadkę dotyczącą dalszego ciągu Metal Gear Solid. Tę zagadkę możecie zobaczyć za moimi plecami.
Może wy wiecie, o co chodzi, ja nie mam bladego pojęcia, nigdy nie byłem dobry z matematyki. Jeszcze raz przyjrzyjcie się uważnie. Banjo i Kazooie, Niedźwiedź i Ptaszyca znani graczom jeszcze z czasów Nintendo 64 powracają z nową grą na Xboxa 360. Ci, którzy kojarzą tę dwójkę, mogą być zaskoczeni. Nuts & Bolts to gra zupełnie inna niż wszystkie dotychczas. To, że nie jest klasyczną platformówką, martwi tylko na samym początku, zanim się nie wciągniemy, bo potem jest już tylko lepiej. Fabuła jest prosta jak drut. Nasi bohaterowie znowu dają się wciągnąć w konflikt z wiedźmą o imieniu Gruntilda. Areną tego sporu jest rozgrywkowo, miasteczko stworzone przez hrabiego gier wszelakich, a także przylegające do tej mieściny kolorowe światy. Poruszać się po nich możemy z buta lub przy pomocy fikuśnych pojazdów stworzonych w warsztacie. Na dobrą sprawę tylko ta druga metoda ma sens, bo krainy są pokaźnych rozmiarów. Zresztą majsterkowanie przy wehikułach jest solą tej gry. Zabawa polega na odkrywaniu kolejnych miejsc właśnie po to, aby móc budować jak najbardziej wymyślne maszyny. Części do nich zdobywamy po drodze przy okazji rozwiązywania kolejnych zadań. Musimy na przykład wygrać wyścig albo dowieźć coś lub kogoś na czas w określone miejsce. Bez obaw. Paleta questów, choć sprowadza się do jeżdżenia, jest imponująca. Nuda raczej wam nie grozi. Problem Nuts & Bolts tkwi zupełnie gdzie indziej. Mocną stroną tej gry, a wręcz jej głównym filarem, jest wspomniany warsztat i ogrom możliwości, jakie nam oferuje. Autorzy postawili przede wszystkim na wyobraźnię i kreatywność graczy, a przecież nie wszyscy to lubią. Jeśli inżynieryjny bakcyl was nie dosięgnie, nie docenicie tego tytułu w pełni. Najnowsza odsłona Banjo-Kazooie będzie dla was tylko kolorową gierką, skądinąd bardzo przyjemną. Jednak cały wysiłek twórców niejako pójdzie na marne, bo chyba nie o to im chodziło. Gra nazywa się Banjo-Kazooie. Gdzie tu Kazooie, pytam? Cały czas gramy niedźwiedziem. Ptak ma co robić tylko sporadycznie. Trudno! Co robić? Taka karma. Jak mówią, karmy nie zeżresz. Uwaga, konkurs w Gram TV. 100 gier na setny odcinek. Wygraj jedną ze 100 gier w naszym jubileuszowym konkursie. Odpowiedz na pytanie. O czym traktuje program Gram TV? Gram A o grach. Gram B o wędkarstwie. Gram C o psach i koniach. Wyślij SMS pod numer 7231 o treści gram, kropka, a po kropce wpisz odpowiedź A, B lub C. Parabellum to gra, która w tym roku nieźle namiesza na serwerach. To dlatego, że ma być połączeniem dotąd niewspółpracujących ze sobą gatunków, to znaczy strzelaniny z widokiem z oczu bohatera, a także gry MMO, czyli masowej gry internetowej. Jednak to nie jest największa zaleta Parabellum. Najważniejsze jest to, że gra powstaje w niezależnym studiu i będzie darmowa. Każdy będzie mógł ją sobie ściągnąć z internetu na dysk i grać absolutnie za darmo. To może oznaczać dwie rzeczy. Albo będzie w niej bardzo dużo reklam, albo jej twórcy po prostu zwariowali. This used to be a sweet land, then the diamonds ran out. Dosyć narzekania na to, że najlepsze strzelaniny to tylko II wojna światowa i przestrzeń kosmiczna w niedalekiej przyszłości. Koniec ze skryptami, które prowadzą gracza od wydarzenia do wydarzenia jak po sznurku, nie dając mu praktycznie żadnej wolności wyboru. Far Cry 2 to gra, która pozbyła się przypadłości, na które chorują prawie wszystkie współczesne gry FPS. W Far Cry 2 najważniejsza jest wolność. Terenem naszych działań będzie Afryka. Oczywiście nie cała, ale spory jej kawałek. Obszar bardzo zróżnicowany. Znajdziemy tu zarówno dżunglę, jak równinę. Tak miasteczka, jak i pustynie. Wszystko zostało zaprojektowane i wykonane rewelacyjnie. Już od samego początku gry, pierwszej przejażdżki terenówką z lotniska, czujemy, że jesteśmy w Afryce i musimy sobie radzić sami. Przy czym naszym największym zmartwieniem wcale nie jest malaria, na którą chorujemy od samego początku, ale szef gangu, którego musimy sprzątnąć. These men answer to an ex-military commander, Oliver Tambosa. Oczywiście nie będzie to łatwe. Droga do znalezienia i pokonania go jest długa i kręta. Stanowi rozpisaną na 30 godzin gry kampanię dla jednego gracza.
Co ważniejsze, podczas tej kampanii możemy sami wybierać, które misje wykonujemy, w jakiej kolejności i co ważniejsze, jak je wykonujemy. Gra korzysta z modelu rozgrywki Sandbox, czyli piaskownica, który polega na tym, że poruszamy się po terenie gry w sposób dowolny, przyjmując i wykonując zadania. Największym plusem takiego rozwiązania jest oczywiście swoboda działania. Największym minusem – płytki scenariusz. Inną wadą jest konieczność pokonywania długich dystansów, szczególnie uciążliwe, jeżeli w pobliżu nie ma sprawnego samochodu. Jeżeli to Wam nie przeszkadza, to bierzcie Far Cry 2 w ciemno. Docenicie ogromną swobodę, dzięki której możecie pokonać wroga maczetą, kałasznikowem, wyrzutnią rakiet lub po prostu podpalając trawę, która go otacza. Far Cry 2 nie jest takim przełomem jak jedynka. Nie jest też taką rewolucją jak bliźniaczy Crysis. Mimo to jest jedną z najlepszych gier akcji z widokiem z oczu bohatera. Z widokami na ogromny sukces. You won't see his true colors until it's too late. Afryka dzika jest super. Od pierwszych sekund gry czujemy, że jesteśmy na czarnym lądzie. I co się z tym wiąże? Malaria! Malaria i militaria. Tymi dwoma słowami można określić najlepiej grę Far Cry 2. Polecamy! Why have you come here? Only fools and criminals come to this planet. This is a dangerous place. Kolejną grę Borderlands chcielibyśmy Wam pokazać ze względu na interesujący postapokaliptyczny klimat. Trochę jak z Mad Maxa, tyle że nieco bardziej złowrogi i tajemniczy. Sama gra to połączenie akcji z widokiem z oczu bohatera z grą RPG. Wszystko to zaprawione jest również pojazdami, którymi możemy się ścigać. Wszystko to przypomina nową grę Johna Carmacka, Rage. Podejrzanie przypomina. Ale jak to mówią, konkurencji zdrowej szczególnie nigdy za wiele. Niezdrowej też. It doesn't exist. Po przeciętnym karbonie i słabym Pro Street seria Need for Speed wraca do korzeni. O tym, że kolejny, 12 już z kolei program z legendarnego cyklu mocno zręcznościowych wyścigów samochodowych potrzebuje zmian, wiadomo było od dawna. Rozczarują się jednak ci, którzy spodziewali się jakiejkolwiek rewolucji. Po spektakularnej porażce licencjonowanych wyścigów rozgrywanych na zamkniętych torach czeka nas triumfalny powrót na ulice tętniącego życiem miasta. Co to oznacza dla samej gry, wie każdy, kto miał przyjemność zagrać w Most Wanted czy Underground. Będziemy więc na każdym kroku krzyżować zderzaki z wyjątkowo zadziorną i nadgorliwą policją. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nasz bohater sam nosi blaszaną odznakę. Przyjdzie nam bowiem wcielić się w działającego pod przykrywką stróża prawa, który to dzięki swoim niebanalnym zdolnościom rajdowym musi przeniknąć w struktury lokalnej mafii. W Undercover mamy do czynienia z trzema podstawowymi trybami. Wyścigu, pościgu oraz zadania. Ten ostatni jednak ogranicza się do dobrze znanego z Most Wanted zestawu. Gubienia ogona, rozbijania radiowozów, ewentualnie kumulowania jak największych zniszczeń. Jak to zwykle w przypadku serii Need for Speed bywa, Undercover nieco rozczarowuje. Brakuje mu polotu oraz świeżości. Zamiast szukać nowych rozwiązań, zrażeni porażką Pro Street producenci powrócili do starych, sprawdzonych schematów. 53 samochody do wyboru oraz sprawni w boju funkcjonariusze to nieco za mało, aby pokonać coraz liczniejszą konkurencję. Już plotkuje się o tym, że w związku ze spadającym zainteresowaniem seria Need for Speed się kończy, a Undercover rzekomo ma być ostatnią częścią. Szkoda legendy. Undercover to pierwszy naprawdę fajny Need for Speed od czasów Most Wanted i byłaby ósemka. Byłaby, gdyby nie to, że animacja nawet na konsolach bardzo często zwalnia nawet do 10 klatek na sekundę. Skandal! Uwaga, konkurs w Gram TV. 100 gier na setny odcinek. Wygraj jedną ze 100 gier w naszym jubileuszowym konkursie. Odpowiedz na pytanie. O czym traktuje program Gram TV? Gram A o grach, Gram B o wędkarstwie, Gram C o psach i koniach. Wyślij SMS pod numer 7231
o treści gram, kropka, a po kropce wpisz odpowiedź A, B lub C. Jeszcze tej zimy premierę na Xboxa 360 będzie miała najnowsza odsłona słynnej pecetowej serii Race. Pamiętacie grę Race DWTTCC Game? Teraz ona ukaże się na Xboxie, na konsoli Microsoft, przy czym będzie miała o wiele łatwiejszy tytuł, będzie nazywała się po prostu Race Pro. Zaoferuje to samo co zwykle, czyli symulacyjny model jazdy, genialnie odwzorowaną rzeczywistość, mnóstwo klas wyścigowych, a także super samochody, w tym przesuper Audi R8. W 1992 roku, kiedy jeszcze nie było was na świecie, powstał film Hard Boiled, polski tytuł Dzieci Triady, który stworzyli razem dwaj giganci kina hongkońskiego, czyli John Woo i Chow Yun-fat. Ten film był ogromnie popularny, również w Europie, co może dziwić, w związku z czym ci panowie współpracowali dosyć długo, potem obaj przenieśli się do Hollywood, a ostatnio, jakieś półtora roku temu, spotkali się na planie gry, dokładnie tak, gry komputerowej, która nazywa się The Stranglehold i jest luźną, bardzo luźną adaptacją tamtego filmu. Gra, mówiąc w skrócie, najbardziej charakterem przypomina słynnego Maxa Payna, Max Payna. To znaczy, biegamy tutaj gościem, który jest uzbrojony w pistolety i ten gość biega, skacze, strzela, czasami równocześnie skacze i strzela. W każdym razie, jest tutaj coś takiego, jest tu odpowiednik znanego z Maxa Payna, Bullet Time. Tu się nazywa to Tequila Time, bo główny bohater nazywa się Tequila i jest detektywem. W każdym razie ten Bullet Time, Tequila Time, pozwala nam na uchylanie się przed kulami, tak jak w Matrixie, czyli to jest po prostu... Co bardzo ważne, swój talent reżyserski do gry wniósł sam John Woo, wątpliwy talent reżyserski. Ten reżyser nazywany jest Mozartem Przemocy, a właściwie żyjącym Mozartem Przemocy. Chodzi o to, że wszystkie jego sekwencje akcji robione są w zwolnionym tempie, w półobrotach, saltach i tak dalej. W ogóle to szkło, kule, odłamki, a nawet gołębie cały czas latają. I to wszystko wygląda mega widowiskowo, trochę kiczowato też, ale niektórym się podoba. Mnóstwo jest przy tym zabawy, gdyż ponieważ gra rozpisana jest na 7 dosyć długich rozdziałów, których przechodzenie sprawia niewątpliwą radość, a także dosyć interesujący tryb dla wielu graczy. Od tej gry nie będziesz mądrzejszy na pewno, ale gwarantujemy ci, że będziesz dobrze się przy niej bawił. Polecamy The Stranglehold. Długo oczekiwany dodatek do Mass Effect, Bring Down the Sky, już jest. Każdy może go za darmo ściągnąć ze strony dystrybutora gry, czyli firmy CD Projekt. Dzięki rozszerzeniu Bring Down the Sky możemy się zmierzyć z batariańskimi terrorystami, którzy wycelowali asteroidę w planetę Terra Nova. Komandor Shepard musi wyłączyć silniki tej asteroidy, żeby ocalić planetę. Komandorze Shepard, powodzenia. Jeśli Sonic to król wszelkich konsolowych maskotek, Crasha należałoby uznać za księcia. Rudy, wiecznie uśmiechnięty lis, przejawiający wyraźną słabość do wszelkiej maści maszkar i potworów, towarzyszy graczom od prawie 13 lat i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie zamierza udać się na zasłużony odpoczynek. Wszystko za sprawą najnowszej gry poświęconej przygodom sympatycznego rudzielca. Crash Bandicoot Mind Over Mutant. Mając w pamięci dość chłodne przyjęcie poprzedniej odsłony programu, tym razem producenci postarali się o kilka intrygujących nowości. Pierwszą i największą z nich jest poszerzenie umiejętności głównego bohatera. Nasz podopieczny będzie mógł nie tylko ujeżdżać i oswajać, ale i przechowywać w podręcznej kieszeni najciekawsze z napotkanych potworów, by w kolejnym etapie wykorzystać ich niecodzienne umiejętności. Po raz pierwszy w historii Crash może także wspinać się po pionowych blokach skalnych oraz w razie potrzeby kopać w poszukiwaniu ukrytych pod powierzchnią bonusów. Niezmienna pozostała za to duża doza humoru oraz wyjątkowo zręcznościowy charakter, który towarzyszy serii od samego początku. Fabuła gry zgodnie z oczekiwaniami nie należy do zbyt skomplikowanych. Odwieczny wróg naszego pupila, dr Neo Cortex, wynalazł maszynę pozwalającą na kontrolowanie umysłów znajdujących się w jej zasięgu istot. Pech chciał, że w polu rażenia wrogiego urządzenia znaleźli się przyjaciele naszego lisa. Gra, jak przystało na zręcznościówkę z ponad 12-letnim stażem, opiera się na sprawdzonym w bojach systemie. Ujarzmiania kolejnych bestii, pokonywania zręcznościowych poziomów oraz kolekcjonowania napotkanych po drodze bonusów. W przypadku Mind Over Mutant ciężko jest oczekiwać jakichkolwiek spektakularnych nowości i nieszablonowych rozwiązań technicznych.
zwłaszcza że program zaprojektowano głównie z myślą o konsolach poprzedniej generacji. Schludna oprawa graficzna, przyjemna dla ucha ścieżka dźwiękowa oraz solidna dawka humoru gwarantują dobrą zabawę każdemu, kto choć raz zetknął się z postacią niesfornego lisa. Crash Bandicoot, pomimo kilkunastu lat na karku, ma się dobrze. Najbardziej znany lis w historii gier trzyma się nieźle. Przy czym z przykrością stwierdzam, że ten lis przez ostatnie lata niewiele się zmienił. To niedobrze. Nawet Tomasz Lis zmienia fryzurę. Dziękujemy bardzo za uwagę. To był setny odcinek programu Gram TV. Kolejnych 100 odcinków życzymy nie tylko wam, ale przede wszystkim sobie. Do zobaczenia. Ciao. Do widzenia. Pa.